Ale ten czas leci. Zdawać by się mogło, że dopiero wczoraj tu usiedliśmy, a tymczasem wszystko wskazuje na to, że nasza gawiedziana przygoda właśnie dobiega końca. Oj, nie mogę się z tobą zgodzić, przyjacielu. Jest samo południe, więc śmiało możemy powiedzieć, że dzień dopiero się co zaczął. Jak tam twoje ramię? Oglądałem wczorajszą walkę i wydawało mi się, że Robertus Kubikus prawie ci jej wyrwał. Drobiazg. Jest tylko złamane w 6 miejscach i nie mam czucia w 3 palcach, więc to tak zwane ryzyko zawodowe. A właśnie, powiedz mi, słyszałeś może kiedyś o prawach zwierząt? Niestety nie, ale wiem dużo o lewach. A, no mówi się, że lew to król zwierząt. Poza tym często zdarza nam się z nimi walczyć na arenie, więc rozumiem twoje zainteresowanie. Ale fascynuje mnie to rozgraniczenie. Mówimy o prawach ludzi i prawach zwierząt zupełnie tak, jakby człowiek w jakiś sposób nie był zwierzęciem. Sugerujesz zatem, że ludzie i zwierzęta powinni mieć te same prawa. Przykładowo gołębie powinny móc głosować, niedźwiedzie uczyć w gimnazjach, a małe pieski zawierać związki małżeńskie? Podobno nie ma już gimnazjów. Na razie. Nie strasz, nie strasz. Nie, ale bardziej chodziło mi o to, że skoro ludzie, tak jak zwierzęta, są dziećmi tej samej planety, jedzą te same owoce, piją tę samą wodę, to czy nie powinniśmy wobec tego mówić o prawach istot? Wielka inteligencja to również wielka odpowiedzialność. Czyżby ugryzł cię konik polny tuż przed tym, jak straciłeś wujka w nieszczęśliwym wypadku? A może dostałeś jakichś niesamowitych mocy? Owszem. Odkryłem, że potrafię skakać, grać na skrzypcach, a małe dzieci zamykają mnie w słoiku i trzymają tam, aż się uduszę. Skoro o duszy już mowa, czy wierzysz, że może być, tak jak niektórzy twierdzą, nieśmiertelna? No na pewno jest to kusząca wizja, zwłaszcza biorąc pod uwagę nasz wrodzony strach przed nieuniknioną śmiercią. Miło jest wierzyć, że kiedy ciało umrze, nasza świadomość dalej będzie żywa. Być może nawet trafi do jakiegoś lepszego miejsca. Sugerujesz zatem, że cały ten koncept został stworzony tylko po to, by ulżyć ludzkości w strachu przed śmiercią? By nie musiała się tym już dłużej przejmować i mogła skupić na bieżących sprawach? Nie mam bladego pojęcia. To może posiadasz rumianek? Posiadam rumianek. Pijam go wieczorami. Parzysz go w lochu? Prawda jest taka, że najbardziej oświeceni ludzie w historii twierdzili, że śmierci nie ma. Z kolei większość religii obiecuje złote góry tuż po zgonie. Zbawienie, które gdzieś tam na nas czeka, które na pewno jest poza zasięgiem człowieka, na które trzeba sobie ciężko zapracować. Cóż, na pewno prościej jest znieść trudy życia, wiedząc, że kiedyś w przyszłości czeka ci za nie nagroda. No, albo brutalna kara w miejscu pełnym płomieni i kotłów. No i to nie, to jeszcze za wcześnie. Coś mi się wydaje, że piekło dopiero zostanie wymyślone. A, no tak, tak, tak. Wiesz, kilka dni temu udałem się do jednej z tych malutkich restauracji nad brzegiem Tybru. Zamówiłem sobie porcję świeżych muli. I kiedy tak zajadałem się nimi bez pamięci, nagle przyszła do mnie pewna myśl. Przyszła z daleka czy z bliska? Ze stolika obok. Mianowicie pomyślałem sobie, że życie to tak naprawdę jedna wielka restauracja, w której zamiast dań serwuje się nam różnego rodzaju doświadczenia. Ciekawy koncept. Czy w tej restauracji sami decydujemy o tym, co zjemy? W jaki sposób zamawia się doświadczenia, o których mówisz? Poprzez nasze decyzje, emocje, myśli i przekonania. Przekonania. Rozumiem, że to takie wielkie i wybitne konania. Fantastyczne śmierci być może? Tak, to dokładnie ten tok rozumowania. 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 Ach, mówisz oczywiście o tej przemiłej dziewczynie z Rosji, która przyjechała do nas na wymianę gladiatorów w zeszłym miesiącu. O Annie Rozumów? Nie. Już dawno przestałem o niej myśleć. Zostawiła mnie dla innego. Nie mówmy o tym. W porządku. A propos zostawiania. Czy w tej restauracji, o której mówiłeś, można zostawiać na przykład jakieś napiwki? No owszem. Można również zostawiać na wódki, na kiecki, na dzieci, na głupoty. Fantastycznie. Czyli jeśli będę miał, z przeproszeniem, gówniane myśli, to kelner przyniesie mi również gówniane doświadczenie. Otóż to. Rozumiem. Wydaje mi się, że to wymaga niezwykłej samokontroli i świadomości własnych emocji, by móc doświadczać tylko pożądanych przez nas rzeczy. Jak brać na to czas, kiedy dookoła tyle się dzieje? Niestety jedyny sposób, żeby to sprawdzić, to po prostu żyć i próbować wychodzić poza strefę komfortu. Skoro o strefie komfortu już mowa, co tam słychać u Jennifer? Lopez ją porwał. Mam ewidentnie okropnego pecha, jeśli chodzi o związki z kobietami. No, ale nic. Nie chcę stawać ich szczęściu na drodze. Niech im się wiedzie. To bardzo szlachetna postawa. Żyj i pozwól żyć nim. No właśnie. Myślisz, że będzie ktoś tutaj po nas? Że w przyszłości ludzie dalej będą mieli coś do powiedzenia? Mam taką nadzieję. Widziałem grafik walk na ten tydzień i coś mi się wydaje, że to może być dla nas ostatnie kilka dni w tej epoce.
Przyznam ci się szczerze, jestem już zmęczony i chętnie dowiem się, co jest po drugiej stronie. No to może nie ma co zwlekać. Wypijmy truciznę. No na zdrowie. Na zdrowie. Może jednak poczekajmy. Tak. Zawsze jest jakieś inne wyjście.